Okręgowa Rada Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa była organizatorem konferencji, która dzisiaj odbywała się w sali konferencyjnej spółki MPGN. Jej tematem przewodnim były inwestycje w obiektach zabytkowych. Nasi członkowie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zrzeszeni u nas, stwierdzili, że jest problem na komunikacji między konserwatorem zabytków a inżynierami budownictwa. I widzieli potrzebę, żebyśmy wspólnie wypracowali jakiś konsensus, jakieś ustalenia, które pomogą realizować, remontować obiekty, które są zabytkowe. Problem w komunikacji jest i to w wielu przypadkach nawet znaczących rozmiarów. Potwierdza to również obecny na spotkaniu wojewódzki konserwator zabytków. To inwestowanie w strefach ochrony konserwatorskiej, czy też w obiektach wpisanych do rejestru, mimo wszystko jest znacznie trudniejsze, aniżeli poza tymi strefami, prawda, nie dotyczącymi obiektów zabytkowych. Ciężko wypracować jakiś konsensus, ale myślę, że z dzisiejszego spotkania jakieś wnioski jedna i druga strona wyniesie, przemyśli i może ta współpraca będzie łatwiejsza. Jednym z wniosków, które udało się ustalić jeszcze w trakcie trwania całej debaty, był fakt, że tego typu spotkań w podobnym gronie powinno być zdecydowanie więcej i być organizowane częściej. Mnie cieszy taki głos, żeby takich spotkań było więcej, dlatego że ja od wielu lat zabiegałem o takie spotkanie. Ta dyskusja w Grudziądzu, gdzieś tam w kuluarach ona się toczyła, ale oficjalnej takiej konferencji, takiego spotkania nie było. Cieszę się, że w tym roku udało się doprowadzić, gdzieś tam na mój wniosek Izba wzięła na swoje barki patronat i zorganizowała takie spotkanie. Tych wątpliwości narosło mnóstwo i każdy chciałby mimo wszystko uzyskać jakąś odpowiedź na najbardziej takie pytania, które nurtują właśnie projektantów, inżynierów budownictwa i wszystkich, którzy w naszej branży współpracują z naszymi służbami. Kujawsko-Pomorska Izba Inżynierów Budownictwa nie wyklucza podjęcia ponownego tematu w przyszłości. Jeżeli będą takie potrzeby, jeżeli nasi członkowie będą zgłaszali gdziekolwiek, że na styku jakiegoś urzędu, projektanta bądź kierownika budowy jest problem, będziemy się starać takie spotkania realizować. Największy sukces będzie wtedy, kiedy po takim spotkaniu współpraca i ten kompromis będzie widoczny już w życiu codziennym, w pracy codziennej i na to liczę. Myślę, że z tej właśnie dzisiejszej rozmowy każdy wyciągnie jakiś wniosek. Spotkanie potrwało blisko 2 godziny. Udział w nim wzięli członkowie Izby wraz z zaproszonymi gośćmi. Nie zabrakło również wspomnianego wojewódzkiego oraz miejskiego konserwatora zabytków.